Siema, no niezawdziano, z tej strony oczywiście Kazumi. Witam was w kolejnym odcinku z SS-owej środowej aktualizacji, bo w tym odcinku będzie się dużo działo, ponieważ na SS-o pojawił się Halloweenowy event. Także nie przegapcie tego. Kochani, jak co roku, twierdza galopującego jest dostępna dla wszystkich. Ogólnie portale do twierdzy znajdują się w różnych miejscach na Jorviku. Bardzo łatwo je dostrzec. No i tak jak mówiłam, jest dostępna dla wszystkich graczy w grze. Na początku, jak weszłam do gry, od razu zrobiłam sobie zadanko z Wroną Poe, która tak w skrócie po prostu prowadzi nas do tej twierdzy. No, po prostu. No i mamy tam różne takie początkowe zadanka, które zaraz też sobie zrobimy. No i ogólnie aktywności, które są co roku, czyli wyścig przez wspomnienia galopującego, wyścig po wzgórzu strachu na wróble, dyniowy berek oraz lochy i dynie. Jest to taki właśnie ten chowany z dyniami w dolinie złotych wzgórz. A lochy i dynie to jest zbieranie dyń w lochach Zamku Srebrnej Polany. Następnie jest poszukiwanie okruchów duszy. Tutaj jest takie tornado, które będziecie widzieć z daleka, gdzieś tam na niebie. Ogólnie tornado pojawia się o pełnych godzinach i w różnych miejscach po prostu gdzieś na mapie. Będziemy mieć zadanko z ważeniem mikstury i będziemy mogli zdobyć jakieś prezenty. Kolejną aktywnością, która również pojawia się co roku, jest to nawiedzony szlak, który jest dostępny dla wszystkich. Mimo to, że to szlak, który znajduje się w Dolinie Złotych Wzgórz, jest on dostępny dla wszystkich. I ogólnie na tym szlaku możecie spotkać różne takie zjawy czy postacie, ale także różne przedmioty, które mogą wam się przydać do zrobienia darmowego zwierzaka. Jeśli jesteście ciekawi jakiego, to niedługo na moim kanale pojawi się o tym film, także wyczekujcie. Oczywiście w twierdzy możemy zakupić halloweenowe konie, które były kiedyś dodane, ale te nowe, mówiąc tutaj o Lavernie i Nemine, będą dopiero niestety za tydzień. Także musimy jeszcze niestety tydzień na nie poczekać. Oczywiście mamy halloweenowe sklepy. Z tego co jeszcze można doczytać w aktualizacji, mroczni jeźdźcy otrzymali fantastyczną aktualizację wyglądu. Ale także niestety na emeryturę pójdą kolejne konie i będzie to półtora generacji American Paint, które oczywiście znajdują się na targu Ferdinanda. I 9 listopada nie będzie ich już na Jorviku. No i za tydzień właśnie będziemy mieć te dwa nowe magiczne konie halloweenowe, no i jakieś zadanko z galopującym. Także myślę, że będzie ciekawie, a teraz już przechodzimy do tej dzisiejszej aktualizacji, bo troszkę mamy do zrobienia. A też nie chcę, żeby ten film był taki bardzo długi i was zniechęcił do oglądania go oczywiście. Mam nadzieję, że on się oczywiście spodoba. No i co? Lecimy! Ogólnie tutaj prezentuje się góra, taką od razu pokażę właśnie tutaj. I powiem wam, że to jest bardzo ładnie. To jest coś takie nowe miejsce, bo patrzcie teraz na to. Którego właśnie nie było. Tutaj mamy coś takiego. Właśnie to jest jedna z nowości. Tutaj jest takie fajne przejście. O, proszę bardzo. Tak to teraz tutaj wygląda. Tu jest... ojku, jaki lag. Ogólnie was przepraszam, mogą być lagi, bo no jest dzisiaj dużo osób, jest fajny event, więc mogą być takie lagi. I właśnie tutaj jest nasz piękny galopujący i ten piękny konik, który będzie dopiero za tydzień niestety, ale będzie, także no ogólnie jest bardzo ładny. Tutaj Klaris, pozdrawiam ciebie serdecznie. I co? Na początek może zajrzymy do sklepów. O, w ogóle się ma... Florencja, tak. Tutaj, o, jest proszę bardzo magazyn. Mój koń robi tutaj jakieś dziwne rzeczy. Dobra, idziemy. Mamy magazyn, to jest bardzo spoko. O, widzicie jakie lagi są? Dlatego, że w jednym miejscu może być ograniczona liczba osób i jeśli na przykład przejdziecie do jakiegoś innego miejsca, to tam ci mamy znikają, a pojawiają się nowi, dlatego są też takie lagi, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra, tutaj mamy maseczki, które były już też rok temu i są te starsze. Tutaj mamy... też outfity, które je były kiedyś, również z tych starszych tutaj, jak widzicie. Ten kapelusz jest fajny, taki czarownicy, ten jest fajny bardzo. Okej. Okay. O, w ogóle się ma Noshut, Nazar. I tu mamy co? Stroje z zasiatów. O, tutaj są te nowe outficiki, a raczej jeden nowy, jak tutaj widzicie. Myślę, że też jeden będzie można właśnie tutaj zdobyć, tutaj w tym kotle, tutaj, właśnie za kruchy duszy. Także tutaj macie, o, te starsze, które były oczywiście, proszę bardzo, ten w ogóle jest też taki fajny, ten czerwony. No i oczywiście tutaj mamy dynie,
przedmioty za żetony, moi drodzy. Mamy tak, żetony jesienne, które możemy zdobyć właśnie też za wyścigi, tutaj te wszystkie te portale i tak dalej. Także będzie co robić. I są nam bardzo ładne tutaj rzeczy. O Megi, to są te piękne rajstopki, jakby, nie? One są przecudowne, muszę je mieć. Ta sukienka też jest ładna, te buty. No po prostu wszystko jest tutaj piękne. Tak samo, o, tutaj jest ten nowy ficik, jak widzicie, także o, tutaj są tych nowych ficików, ale ten jeden, który też wam pokazywałam na spoilerach, w ogóle to można kupić, o, fajnie, to można kupić, będzie właśnie dostępny prawdopodobnie właśnie tutaj z tego kotła, ale też z tych mikstur może, no zobaczymy, zaraz się jeszcze przekonam, bo to jest tylko tak, jest duży, że masakra. O, znaczy masakra, no ogólnie fajnie, nie? W tym dobrym znaczeniu tego słowa po prostu. Mamy też taki balon, to że widzicie. Ten czaprak, który nie może mnie z tego konia ubrać, to też. Okej, okay. To jest też spoko. Koszulka fajna, fajna, wam powiem szczerze. O, okulary też mam tutaj, muszę je mieć pewnie. Znając życie. No i ogólnie myślę, że bardzo tutaj fajne rzeczy można sobie zdobyć. Bardzo fajnie. Kocioł. Gdzie możemy skoczyć i nas tam wywali, o. Tam, gdzie tam dziewczynę wywaliło, o, proszę bardzo. Ale tutaj wam też chcę jeszcze pokazać te konie, o. Oczywiście lak musiał być. Które właśnie były rok temu. Ten jest bardzo piękny, polecam wam go. Jest przepiękny. No. I tutaj reszta oczywiście halenowych koniurków, jak i tutaj coś jeszcze. A tutaj nic nie ma, czemu? Jak to się wydarzyło? Ale tu pewnie będą te konie nowe. No, po tych słówkach tutaj stwierdzam, że pewnie tutaj będą te nowe konie. I tutaj, to tutaj, co to jest? Jakaś zakręta dynia, o, okej. Okay. Mamy dynie i kruki właśnie też z tych zwierzaczków, które były. Także fajnie, okej. Okay. Tak to tutaj się prezentuje. No i kochani, jedno z pierwszych zadanek, które tutaj właśnie, o. Nas wprowadza jakby, nie? Galopujący Thompson, rzecz jasna, chodzi o twierdzę galopującego, tę, w której właśnie jesteś. Chyba nie wiesz, co się dzieje, więc zacznę od początku. I właśnie za takie zadanka mamy te żetoniki, także fajnie. Też to coś dla postaci jest, chociaż coś jest, więc nie możemy tak narzekać, ale no, mogliby trochę dać więcej, prawda? Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzę galopującego, a może nie. Ale to miejsce ma mnóstwo lat. Galopujący Thompson, tak? Jest władcą twierdzy. Każdej jesieni o tej porze roku, gdy zasłona oddzielająca nasze dwa światy słabnie, galopujący powraca na Jorvik. Co robi na Jorviku? Szuka dusz, rzecz jasna. Poluje na nieświadomych ludzi i ciągnie ich duszę do twierdzy, tak jak moją. Nie, to nie takie... Nie, to nie jest takie złe. Jeśli popatrzymy na pozytywy, to ciągle przybywają tu kolejne osoby i możemy poznać nowych przyjaciół. Co roku pojawia się coś niespodziewanego i ekscytującego. Twierdza galopującego. Dla mnie to bardziej jego plac zabaw. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać i zignorować wszechobecną śmierć, mrok i takie tam. Jest tu całkiem sporo gier, wyścigów i przyjęć. Może nawet pójść na zakupy, fajnie, nie? Ale ostatnio w ogóle nie można się dobrze bawić, no bo galopujący poluje na kogoś wyjątkowego. Już dawno nie był taki zdenerwowany. Tak czy siak, tym razem galopujący nie chce ryzykować. Zamknął wszystkie nasze portale, więc nie możemy już wychodzić. Oczywiście nie wziął pod uwagę geniuszu Kasper. I właśnie te portale, musimy je ogólnie otworzyć, tak jak też pisał w aktualizacji. Tutaj widzę, że musimy chyba jeszcze raz sobie tam, jakby wiecie, pójść, ale to teraz sobie pójdziemy. Ja sobie to zrobię już po prostu oddzielnie, żeby wam tego filmiku nie przedłużać, ale jeszcze to drugie. Będę szczera, wszyscy tu jesteśmy znudzeni na śmierć. Znudzeni na śmierć, dobrze. W każdym razie chodzi mi o to, że czekają na nas nawiedzenia. Nawiedzenia? Upiorne wizyty i imprezy, ale teraz bez tych portali nie możemy się stąd ruszyć. Ale wiesz co? To znam olśnienia. Istnieją przymioty zwane okruchami duszy. Ktoś ci już o nich mówił? Okruchy duszy są naprawdę potężne. To stuprocentowo czysta, skrystalizowana energia ekteniczna. Czemu tak patrzysz? Nie wiesz, co to energia ekteniczna? Dobra, już tłumaczę. To skrystalizowana maś ducha. Lepiej? Tak się zastanawiałem, że gdyby ktoś wrzucił wystarczająco dużo okruchów duszy do nieaktywnego portalu, to może odzyskałby on moc i tadam? Znów będziemy mogli swobodnie się przemieszczać, ale będzie zabawa. Tak się składa, że mam kilka tych okruchów duszy. Jeśli dam jeden cenny okruch, przetestujesz moją teorię? To całkiem bezpieczne, przysięgam, upewnij się tylko, że rzucasz z odpowiedniej odległości, dobrze?
Wiem, co myślisz. Czemu ja tego nie zrobię? Ktoś musi być tutaj, wiesz, na wypadek, gdyby plan nie wypalił, ale wypali na pewno. No dalej, na co jeszcze czekasz? Okej. Tu jest ten portal, o właśnie. 1 na 1, czyli okruch duszy. Tak. Okej, mamy otwarty. Spoko. A, wziąłem jakiegoś kwiatka, ja chciałam... Okej. Okruchy duszy, więcej trzeba. Aha, jeszcze trzeba więcej. Teraz trzeba 10? Oh my god. On ich żąda i pożąda. Otwórz drogę na wzgórze. Okej, o, 50 dla postaci, fajnie. Mamy więcej tutaj punkciku dla postaci, fajnie, fajnie. Okej. Ja się koniec zarabiać na czerwoną grę. Są też lochy i dynie. A czy mogę? No nie mogę chyba, nie? Bo muszę dać te 30 ojetków. 30 aż okruchów, okej. Także jak idzie, tu jest mnóstwo rzeczy. I te okruchy trzeba zbierać. Tylko teraz pytanie. Jak? Jak? Gdzie możemy te okruchy zdobyć? To jest pytanie. O, kochani, tutaj właśnie leży jeden taki przedmiot, który właśnie teraz podniosłam. I to musimy teraz właśnie gdzieś poszukać i uzbierać, by the way. Znaczy mi, okej, okay, to wiemy, że tam będzie gdzieś ta wrona poe jak rok temu. Przejedź całą trasę, to jest warunek, a czeka na ciebie mój podarunek. 400 dla konia, wow! No ale nie mogę, nie mogę, muszę przejść okruchów duszy, dobra. Takim więc celem jest teraz, wyjdziemy z twierdzy i zobaczymy, co możemy zrobić dalej. O, tutaj jest kolejna właściwie rzecz, zobaczcie. Mamy co to? Jajka, pajęcze jajka. Także o. Może inaczej, jeszcze nie wyjdziemy. Musimy zabrać najpierw to, co tutaj jest gdzieś po mapie, także musimy się doszukać tego teraz. W ogóle pozdrawiam Ciebie, Rozali. Tutaj też trochę mi pomagasz, że, gdzie mam iść i teraz dalej, co my tutaj mamy. Po prostu dżdżownicę mamy, okej. O, okruch duszy, by the way, zobaczcie. Mamy okruch duszy, super. A potrzebujemy na przykład 10 albo 30. O, kolejna rzecz. Teraz mamy kolejne jajka. Pajęcze, okej. O, tu jest kolejna rzecz i to raczej jest maść, prawda? Tak. A nie, to nie jest maść, co to jest? Popiół. O, proszę bardzo. O, siema armacia. Popiół. O, siema keliak. Jom. Dobra, chyba tu nic nie ma. Chyba tu więcej nic nie widzę. Tu też nic nie widzę. Tutaj Klara też Ciebie serdecznie pozdrawiam. Widzę, że też tutaj często mi się pojawiasz. Gdzie jeszcze można to znaleźć? Nie wiem, czy ja byłam tutaj jeszcze szukając tego czegoś, czy nie. Okej, okay, tu jest ostatnia chyba rzecz. Mi się wydaje, że chyba mamy wszystko, co powinniśmy mieć. No i teraz co? Z tego też się właśnie tutaj doedukowałam. Znam informację. To teraz musimy iść to właśnie spalić w kotle. Czyli właśnie jakby tą magiczną miksturę robimy, tak, wywartej mikstury czy tam coś. Także no, naprawdę te laki są tak tutaj... Aha, w ogóle to jest jeszcze jedno jajko, nie wiem, czy mamy je wziąć, czy o co chodzi? Popatrzcie, możemy chyba je wziąć, tak mi się przynajmniej wydaje. No chyba możemy. Znaczy, to jest tak, czekajcie, musimy iść zobaczyć, jak to wygląda. Bo teraz tutaj, właśnie w tym kotle, możemy wymienić sobie to. I czy to właśnie zadanko jeszcze mamy postać, o. Przepraszam za tę całą scenę. Wcześniej kocioł nie był taki humorzasty. Ale gdzie moje maniery? Mama by była rozczarowana. Jestem Karin. A ty na wszystkie gwiazdy. Ty jesteś Patricia. Ten jeździec duszy. Sporo o tobie słyszałam, ale nikt nie wspominał, że taki z ciebie słodziak. Ojej, przepraszam. To było bardzo niestosowne. No weź Karin, bądź profesjonalistą. Profesjonalistką. Kocioł źle się zachowuje. Znajdziesz to, o co prosi, żeby się uspokoił. Na razie namordał coś o mchu, mazi, ducha i pajęczym jaju. Odszukasz te rzeczy. Okej, okay, my już właśnie je mamy. Tutaj widzę, że nie mamy wszystkiego. A, bo musimy... A, czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj mam bardzo dużo w moim magazynie tych kwiatków potrzebnych. Do wyboru, do koloru. Meszek, rumianek,
co tylko chcecie. Weźmy sobie po prostu wszystko, żeby to mieć tutaj. No i co? Klikamy kocioł. Tu nam brakuje jeszcze tego czegoś, a nie wiem, co to jest. Najpierw mamy te rzeczy. Tak, okej. Okay. Myślałam, że mamy wziąć wszystko, ale tam jeszcze to wzięłam od razu z magazynu, nie? Okej. Okay. Dobra. I czy właśnie my za to coś dostaniemy? Zobaczymy, przekonajmy się. Dostaliśmy rękawice i o głowie. Okej. Okay. Czy możemy coś jeszcze? Po godzinnym ważeniu mikstury. Za jakiś czas. Okej. Okay. No i chyba właśnie z tego kotła nie możemy teraz za bardzo korzystać, tak mi się wydaje. Czy możemy? A nie, możemy jeszcze. Dobra. Dobra, dobra. Bo tutaj, nie wiem, tak mi wyskoczyło, że już nie można. Ale skoro możemy, no to wymieniamy, nie? Tu jakaś dynia w ogóle, dobra. Dostaliśmy proszek. Proszek i takie ogniste tutaj do tych kopytek, nie? Dobra, fajnie. Czy możemy coś jeszcze wymienić? Mamy to i mamy to. Dobra, wymieniamy, wymieniamy. Nie ma co. Jakieś tam było, okej. Okay. Więc już teraz już na razie nie wymieniamy. Dostaliśmy jeszcze kapelusik. Kapelusz oskarżonych, a tu pewnie... A właśnie, to tu jest właściwie to siodło, które właśnie można było zdobyć z kodu. Bo powiem wam właśnie, że te kody... to macie oczywiście w opisie wszystko, nie? Tych kodów, więc możecie sobie tam wpisać i zobaczyć. Czy nowe kodziki. I tak to jest, prezentuje się w ogóle to siodło, nie? Takie siodełko. Proszę bardzo. No i dostaliśmy właśnie jeszcze teraz z tej wymiany też taki proszek mumie dla konia, nie? I te proszki możemy używać tylko na koniach początkowych, czyli startowcach gorącokrwistych, nie? Okej, okay, tutaj mamy już portal, znaczy... Okej, okay, tutaj mamy już też tornado. Ogólnie tornado też jest na... tutaj, jak widzicie, na lokalizacjach ogólnie też dla graczy, którzy nie mają Star Raidera. Ale ogólnie też jest na... tam obszarach, gdzie niestety... gracze bez Star Raidera po prostu nie pójdą. Więc już troszkę tego nie napracowałam, ale okej, okay, no teraz sobie, o, zbieramy te okruchy duszy. Pamiętajcie, żeby tak dokładnie dookoła wszędzie pojechać, bo one są tak rozrzucone, że ja czasem miałam problem jednego znaleźć, naprawdę. Także rozglądajcie się wszędzie i patrzcie po prostu wszędzie, no. Po prostu wszędzie. Okej, okay, mamy wszystkie okruchy duszy. Razem będziemy mieć 4 tylko. Ogólnie tak tutaj się wszystko prezentuje. Więc w sumie bardzo mi się podoba ten event. W ogóle jeden z lepszych eventów na nas, naprawdę. Tu jest tak przepięknie. Oddaje taki fajny klimacik. Mamy tutaj, no po prostu wszędzie jest przepięknie, prawda? No. Także naprawdę jest to tutaj zwiedzać. Jest co robić, tylko trzeba uzbierać te właśnie okruchy duszy. Także no. O, tutaj Korola, pozdrawiam Ciebie serdecznie. No, także tutaj mamy taką nową górę zrobioną, bardzo ładna. Jest na takie jakieś posiedlisko, tu mamy właśnie kocyki, coś, ten deseń, prawda? No i ogólnie myślę, że bardzo fajnie, jest dużo nowości. A może teraz zmienimy sobie coś ciekawego? Może. Co my tutaj ciekawego mamy? Mamy tylko 18 tych, niestety. Niestety mamy 18 tylko. Ale co, ja bym chyba kupiła sobie te rajstopki, bo są spoko, ale w sumie nie, bo jeszcze mi nie pasują. Tu był taki bardziej właśnie taki fit by pasował. Dobra. Ale co? Chyba kupimy sobie okularki. Okularki muszą być. Muszą być. No, muszą być. O, tutaj pajączka. Okej. No. Także. Mamy dużo rzeczy do wyboru, prawda? Dobra, moi mili. Ogólnie to by było na tyle z tego odcinka. Życzę wam wszystkim miłej zabawy, bo naprawdę jest co robić, jest ciekawie, jest dużo też w sumie nowości. Tak, na przykład te portale właśnie, mając takiego, że niestety nie możemy od razu tak sobie do nich wejść, tylko musimy je odlokować, czyli musimy się trochę natrudzić, robiąc takie różne tam, no ogólnie zbieranie tego okruchu, prawda? Więc troszkę tego jest. Jest to po prostu co robić, nie? No i co? Z tego ciekawe to jest na tyle. Ja też muszę tutaj dojść do tego, jak można też więcej zbierać tych okruchów po prostu. Także też nie chcę, żeby ten filmik był jakiś bardzo długi. Resztę pozostawiam oczywiście wam. No, także
Zostawiacie łapeczki w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze mnie nie subujecie, i dzwona, żeby być oczywiście na bieżąco ze wszystkimi moimi fajnymi i ciekawymi materiałami. Nie zapominajcie, że na moim serwerze oczywiście jest event halloweenowy, który trwa cały czas teraz, do Halloween i tak dalej. No i co? Teraz również trwa jedna zabawa i ogólnie w następnym tygodniu będą fajne takie pogadanki i wspólne granie w SSO. W różne dni tygodnia, żeby każdy miał możliwość na przykład zagrania ze mną czy pogadania. Także myślę, że bardzo spoko opcja ode mnie. Taka oferta dla Was. No, także dołączajcie, bo naprawdę warto. Link jest oczywiście w opisie, jak do moich pozostałych wszystkich ogólnie mediów. Także ja się będę z wami żegnać, trzymajcie się i do następnego!